Dzień dobry, moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam się z Wami z hotelowego pokoju w Southampton. Jesteśmy na małym weekendowym wypadzie tutaj właśnie w mieście. Dzisiaj jest 21 maja i to jest dzień, kiedy obchodzimy naszą 5. rocznicę ślubu. A że w Wielkiej Brytanii obostrzenia są znoszone i można nareszcie podróżować, oczywiście zastrzegam, że wszystkie zasady bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. W każdym hotelu, jak i normalnie na ulicy i gdziekolwiek jeszcze indziej, ale już można, nareszcie można po prostu wyjść z domu, więc uznałam, że to jest dobry pomysł, żeby wreszcie wyjść z domu, coś zrobić, nadal nie możemy podróżować za granicę, wiecie, szczepionki i te wszystkie sprawy, także stwierdziłam, że zabukuję coś po prostu tutaj w kraju i padło na Southampton. A Southampton możecie kojarzyć dzięki jedynemu w swoim rodzaju statkowi, który wypłynął w swój dziewiczy rejs i nigdy nie powrócił. To z tego właśnie miasta Titanic wypłynął w 1912 roku w swój pierwszy i niestety ostatni rejs. Także też będzie tutaj troszeczkę napomknięcie, jeżeli chodzi o jego historię i to, co jest z nim związane, to, co można tutaj w mieście zobaczyć. I pomyślałam, że może trochę Wam udokumentuję tego naszego wypadu. Niedużo, bo to jest jednak nasz weekend, ale mam nadzieję, że coś tam z tego wyjazdu uda mi się Wam pokazać. Dobra, kończę to, bo już gadam ponad 3 minuty. To jest trochę dużo jak na wstęp, więc idę, ogarniam się i lecimy na kolację. Witajcie w drugim dniu naszego pobytu w Southampton. Przeżyliśmy pierwszy dzień. Wczoraj, powiem Wam, tyle się wyłaziliśmy po obiedzie, tyle jeszcze pozwiedzaliśmy, że nogi mi wchodziły w D. I zasnęliśmy jak małe dzieci, dosłownie głowa przyłożona do poduszki i nas nie było. Dzisiaj natomiast jesteśmy już wypoczęci, wyspani. Ja, jak widzicie, mam jeszcze mokre włosy, bo właśnie wyszłam spod showera. Dzisiaj mamy także kolejny dosyć intensywny dzień do zrealizowania. Nie pada. To jest dobra oznaka, bo pogoda nie zapowiadała się za ciekawie, a my nie mamy ze sobą parasola. Dzisiaj będzie dużo chodzenia, znowu dużo zwiedzania, więc mam nadzieję, że ten deszcz nas gdzieś nie złapie, bo także chcę pokazać Wam kilka fajnych miejsc, które dzisiaj zobaczymy, bo oczywiście zabieram Was z nami. My się przygotowujemy powoli na śniadanie, żeby zjeść coś na dole w restauracji, chociaż powiem Wam, że po wczorajszym obiedzie, którego nie dojadłam, bo po prostu nie byłam w stanie, aż tak bardzo nie jestem głodna, ale trzeba coś zjeść, żeby mieć siły na dalsze zwiedzanie, na dalsze patrzenie, co jest dookoła i zobaczenie tego, co mam dzisiaj w planie do zobaczenia. Mamy w sumie, więc zabieramy Was także ze sobą. Drodzy, tak blisko jesteśmy miejsca, skąd wypływał Titanic ponad wiek temu, 109 lat temu, ale nie możemy niestety do końca wejść na samo miejsce, na sam dok, ponieważ to jest teren prywatny, ale mogę już Wam powiedzieć, że tutaj, gdzie stoi ta biała łódka, w tym miejscu, to jest właśnie to miejsce, gdzie był zacumowany ten ogromny statek, natomiast tutaj z boku jest jakiś inny, który także zaraz będziemy oglądać z innego miejsca, bo tak jak powiedziałam, nie możemy niestety do środka wejść, bo to jest teren prywatny, ale sam fakt, że stoję chociaż tak blisko tego miejsca, to już jest dla mnie spełnienie marzeń. Odhaczenie na mojej bucket list miejsc do zobaczenia. Zawsze chciałam tu przyjechać do Southampton i zobaczyć, skąd statek wypływa, więc kolejne marzenie odhaczone. A teraz musimy się wrócić do pewnego miejsca, gdzie ten duży, ogromny statek będzie o wiele lepiej widać.
Ciekawostka dla Was, z Southampton można dostać się promem na Isle of Wight i tutaj właśnie stoi przed Wami ogromny statek, na którym widzicie są już pasażerowie, są auta i szybko można dopłynąć na wyspę. Nie wiem ile trwa cała podróż, ale jeżeli jesteście właśnie w Southampton, to taki wypad na jeden dzień bądź na dwa dni. Wiem, że niektórzy sobie także organizują, no my jesteśmy tutaj tylko na weekend, więc no nie pasuje nam to, nie jest po drodze, ale dla zaciekawionych taka opcja właśnie stąd istnieje. No to mężu, kiedy mi taką wycieczkę fundujesz? Słuchasz mnie, czy nie? Zatkało go. Piękny statek. Sprawdzaliśmy ceny takich wycieczek, ile kosztują na kilka dni, na tydzień, na dwa tygodnie. I muszę powiedzieć, że wcale nie są o wiele droższe, jak nie powiedziałabym, w takiej samej cenie jak wycieczki, które realizujemy sobie co jakiś czas poza granicę kraju, więc może kiedyś zdecydujemy się na rejs takim właśnie cruzem w okolicy Anglii, kto wie, może dalej. Marzenia trzeba mieć i trzeba je spełniać. Kolejne miejsce do odhaczenia na naszej liście podczas zwiedzenia Southampton to jest ten oto budynek przed Wami jawiący się, który się nazywa Tudor House. Niestety zamknięty jest, nie można go zwiedzać z tyłu, ponoć są przepiękne ogrody. Jest to jedna z najstarszych budowli w mieście i szkoda, bo miałam naprawdę dużą ochotę wejść, zobaczyć jak w środku wyglądają pomieszczenia, no i ogrody z tyłu także. Jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mówią, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ja nie mogę się powstrzymać, aby nie pójść w dół i zobaczyć, czy te ogrody gdzieś tutaj się znajdują, żeby je może chociaż w małym stopniu zobaczyć, więc jest tutaj małe przejście, które może gdzieś nas tam doprowadzi, ale doprowadza nas do ślepego zaułka. Myślę, że one się znajdują gdzieś tutaj za tymi murami, a skoro już o tych murach mówię, to są mury średniowieczne, które rozpościerają się na całym, wzdłuż całego centrum miasta i to są mury obronne, które właśnie zostały wybudowane po to, żeby chronić miasto i prowadziły do miasta, do centrum miasta prowadziło 7 bram, z których jest jedna, która się jeszcze zachowała w bardzo dobrym stanie. I zaraz Wam ją także pokażę. Widać tutaj wszędzie integrację pomiędzy nowym budownictwem, a właśnie resztkami murów obronnych. Centrum handlowe, centrum rozrywki. Tutaj właśnie wczoraj jedliśmy kolację. Budownictwo mieszkalne i mury średniowieczne. Nigdy w życiu nie widziałam takiego zestawienia w żadnym innym mieście. Fajnie to wygląda. Kilka godzin później Lewy strzelił swojego 41. gola, a ja w tym momencie zabieram Was już po meczu oczywiście pod bramę Bargate, która jest jedną z 7, która prowadziła właśnie do miasta Southampton i jak widzicie tutaj można pod nią przejść. To jest właśnie jeden z tych zabytków, z tych rzeczy, które chciałam także zobaczyć, tą właśnie bramę Bargate, która się utrzymała w dosyć dobrym stanie, w przeciwieństwie do wszystkich innych, które niestety przez walki, które tutaj miały miejsce, zostały bardziej zniszczone. I to tyle, moi drodzy, w tym vlogu. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak, to poproszę o łapkę do góry. Nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo kolejny vlog także będzie jeszcze z Southampton i zabiorę Was w jedno bardzo ciekawe miejsce, więc aby nie ominąć tego, co w nim pokażę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!